Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich. Niecały tydzień chyba minął, odkąd nagrywaliśmy ostatni podcast. Co prawda miał się ten, 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 ten odcinek pojawić w niedzielę, ale mieliśmy trochę roboty, no nie? No troszkę było, no trochę ostatnio G Pro Cup, można powiedzieć, trochę czas, czasu nam zabierał. Nie byliśmy się trochę jak złapać. Trochę meczy było do komentowania, trochę streama z mojej strony, więc no... Złapaliśmy się wtedy, kiedy mogliśmy, czyli dzisiaj. I mamy Bartek. Tak, i mamy troszkę rzeczy do obgadania niestety też tych negatywnych, i chyba też od tego zaczniemy, żeby może potem kończyć to pozytywnym akcentem. Polska liga sportowa znowu z problemami, jeśli chodzi o wypłatę należnych hmm. pieniędzy za zwycięstwa w ich turnieju, czy też po prostu za, za osiągnięcie tam danego miejsca w ich turnieju. Tander wygrało splita i do. Długo, długo tej kasy po prostu nie ma. Nie mówimy oczywiście o tym spicie, który miał miejsce jeszcze w tamtym miesiącu, tylko mówimy o jeszcze tej bardzo tym turniej. ligę sportową, Sławek, tak tak. Wygrali, nie mają, tak, tak, oni wygrali. Tak, w 2023 roku wygrali. Thunderflash. Tak. Mowa o Thunderflash. Już tak. dokładnie podam szczegóły e, wszystkie odnośnie samych dat, bo e, mam tutaj tego Twita gdzieś. Czekaj, która to karta. Nie no, bo tak naprawdę słuchajcie. I to nie pierwszy raz jest, kiedy takie coś się zdarza w polskiej lidze sportowej, wygrywasz turniej, myślisz, że dostaniesz pieniądze i ich nie dostajesz na czas w ogóle, albo w ogóle jeśli nie upomnisz, no to wydaje mi się, że w ogóle nikt nie będzie o tym pamiętał. Tak, dlatego polski e-sport jest w totalnym bagnie przez cały czas. Takie rzeczy w ogóle, yy, jeśli nie pójdziesz na sprawą sądową, no to każdy będzie miał to gdzieś i to na co pracowałeś w ogóle może... Yy, nie ziścić, nie? E, drugi grudnia 2023 roku, wtedy ten finał miał miejsce, Thunderflash zwyciężyło Wiesz. cały split dywizji profesjonalnej, dywizji mistrzowskiej, przepraszam, jeśli chodzi o Polską Ligę Sportową, no i od tego momentu tych pieniędzy nie uzyskali, no to to już jest, no, praktycznie cały grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień i, i no maj się zaczyna, no to 5,5 miesiąca. Można powiedzieć pół roku, tak? Pół no. roku nie widzę pieniędzy. Zazwyczaj takie ligi jak Pele czy zagraniczne mają 2-3 miesiące na wypłacanie pieniędzy. Zawsze jest to w kontrakcie zapisane, ale no jak tu widać, w Polsce jest jak w lesie, tak? Jak w lesie, można powiedzieć, że w lesie nawet mogą być lepiej, bo jak na razie tutaj cały czas jest to samo. Chociaż jak wiem, że mistrzostwa polskie, jak były od Esla, no to tam były wypłacane pieniądze w miarę na czas. Nie trzeba było się aż tak prosić, a tutaj to jest po prostu tragedia i to już nie jest pierwszy raz, bo też pamiętam, jak Iluminar miało problemy z tym. Jak jeszcze Toa ograł w Iluminar, też były problemy, jak wygrali. Trzeba po prostu prosić się o swoją należność. jak Coś, wygrałeś. Też nie rozumiem, czemu polska liga e sportowa robi jakoś dużo pulę, a nie ma pokrycia z tym. Jakby, bo nie wiem, nie wiem dlaczego też tak to się w sumie dzieje, bo mam wrażenie, że czy, chociaż dobra, nie, nie chcę tak gdybać, nie chcę tak gdybać, bo po prostu wiesz, zastanawiam się dlaczego dany turniej dobiega już finalizacji, skoro ty jeszcze nie masz pieniędzy na, na, na pokrycie tych nagród, no nie, bo to jest takie dosyć dziwne. Okej, okay, gdyby to była sytuacja jednorazowa, no to można powiedzieć, można przymknąć na to oko, no nie, no bo... Może się coś takiego zdać, że i tak nie powinno, ale skoro to już jest któryś raz, gdzie ciągle pojawiają się te problemy odnośnie samej organizacji, od, od, od PL, może nie samej organizacji, ale odnośnie tych wypłat, no to to już jest troszkę martwiące, nie? I tak jak wiecie, szczerze powiedziawszy, Thunderflash na przestrzeni ostatnich lat fajnie nam się rozwinęło na polskiej scenie, bo to oni tak startowali z podziemia wręcz myślę że, myślę, że mogę powiedzieć, jeśli chodzi o samą organizację, i tak powoli wiesz, tutaj sobie lepszych zawodników ogarniali, tutaj szli. Po prostu do przodu, no i drugi raz wygrali tak naprawdę w tym momencie jedyną ligę w Polsce. I w momencie, kiedy oni się tak fajnie rozwinęli, bo się rozwinęli też jako organizacja, a nie dostają tych wypłat, no to możemy po raz kolejny niestety ale uśmiercić taką, no dobrze, prosperującą, wydaje się, że też fajnie od środka zorganizowaną organizację, no nie? Dlatego to jest no strasznie smutne, ale ze swojej strony też jeszcze muszę powiedzieć, żeby to nie było tak tylko że znaczy wiadomo, no PL jest tutaj atakowane, ale jest atakowane nie bez powodu, ale też muszę powiedzieć, że ja stricte jako komentator, gdzie miałem okazję z nimi współpracować w 2023 roku, w 2000 nawet chyba 2021 roku, nawet może w 20, 2020. No to ja nie miałem problemów, jeśli chodzi o ugadane kwoty tam za komentowanie. Zawsze te przelewy były, nie musiałem się prosić setki razy. Więc no tak wiesz, z mojej perspektywy, jedną i drugą stronę prze, prze, prze przekazuje. Nie no, oczywiście. No tutaj, tutaj ogólnie jest problem, jak widzimy. W wypłacaniu nagród. Tutaj jest największy problem. Wiesz, no pracownicy to, to jest co innego, bo wiadomo, może tam troszkę inaczej to wygląda, te umowy muszą być dotrzymane, jeśli podpisali Sławek z tą umowę czy coś, ale mm, jednak cały czas to wygląda, jakby nie mieli po prostu pieniędzy na pokrycie kosztów nagród. I ja nie wiem czemu pele nawet nie zmniejszy tych nagród, żeby byli wypłacalni, bo to nieważne, czy oni dadzą, bo to jest, przepraszam, bardzo ważne to jest, czy oni dadzą 200 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy. No jak 200 tysięcy masz nie dostać i masz się prosić, no to lepiej wygrać 100 tysięcy i je dostać od razu, no nie? Nawet nie ma wypłacania w transzach, nic. Jasne, no tym bardziej, że wiesz, taka sama obecność tego, że mamy tą polską ligę, daje szansę właśnie rozwinąć się tym małym organizacjom, nie. Więc nie, nie najważniejszy mam wrażenie, jest tutaj nie najważniejsza jest tutaj ta pula nagród, tak jak powiedziałeś, tylko to, żeby żeby była ta sama rywalizacja na polskim podwórku. I to już da opcję właśnie takiego wyjścia choćby Thunderflesh z podziemia. Nie? Więc no, może po prostu trzeba mniej obiecywać. I, i wtedy to będzie troszkę też lepiej wyglądało, bo no tak, no to jak ktoś patrzy z perspektywy osoby spoza naszego kraju, jakiegoś fana Counter-Strike'a czy też e-sportu i widzi cyrk na kółkach, co chwilę jakieś posty o niewypłaconych, niewypłaconych należnościach, no to trochę jest wstyd, trochę jest wstyd, powiem Ci szczerze, nie? No oczywiście, no ja, słuchaj, jeśli są takie problemy w polskim e-sporcie, to nawet jak potencjalni sponsorzy są, czy nawet w w Polskiej Lidze Sportowej chcą wejść nowy sponsorzy, no to oni tam nie wejdą, jak zobaczą, że takie rzeczy się dzieją. No tu jest niewypłacalna liga, że ktoś kogoś oszukał, czy nawet jakby ktoś chciał stworzyć organizację, jakaś firma, zobaczy, że w polskiej sportu takie rzeczy się dzieją, tu obiecują i tego nie ma, no to będziemy mieli coraz mniej tego e sportu w Polsce, tak? Coraz mniej organizacji, już prawie nie mamy organizacji, mamy dwie organizacje chyba, czy trzy. W tym momencie. PG to też nie wiadomo, co tam się dzieje. PG Turów organizacja tam składu nie ma trzy miesiące czy cztery, cały czas nie wiem, co tam się dzieje, można powiedzieć. Na chwilę jakiś miksem grają chłopacy, że organizacja, jakie coś pozwala, to jest XD, tak dla mnie. E, mamy też jeszcze też pręż, prawdopodobnie nine tak. odejdzie teraz od polskiego koru z tego, co Liki donoszą. Tak, więc, tak. No, wiadomo, nie była to może polska organizacja, stricte, bo szwedzka, ale no też nam ucieknie to poniekąd, nie? Więc trzeba o to piekielnie dbać. A właściwie zastanawiam się, co sobie myśli w takiej sytuacji PGE, czy tam powiedzmy osoby odpowiedzialne za kontakt PGE z PLE, jakby w momencie, kiedy pojawiają się takie, takie, takie rzeczy. No bo wiesz, jakby PLE jest bardzo mocno kojarzone z PGE. Bo no, to jest jednak sponsor tytularny i co się, no, może nie stricte tytularny, ale no wiesz o co mieć, to no, po prostu główny sponsor, i myślę, że to PGE też w jakimś stopniu mogłoby PR-owo dotykać, nie? Bo jednak wiemy, że to ten sponsor Aha. główny wyciąga te pieniądze na nagrody. No to dlaczego ich nie ma? Dlaczego oni są podpisani tutaj na każdej transmisji, na, 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 na pod każdym streamem, skoro tych pieniędzy prawdopodobnie od nich nie ma? Albo, no właśnie, niech PL wytłumaczy, gdzie są te pieniądze, no nie? Bo jeśli PG je przesłało, nagród, jakby pieniędzy na nagrody nie ma, no to gdzie są te pieniądze? Nie, no oczywiście, no mi się wydaje w ogóle, jak y, robi się ligę, no to ma się pewien budżet, tak Sławek? No, no ma jasne, się jasne, pew no pewien tak. pewien budżet i wiadomo, że się przeznacza na pracowników mniej więcej, ile, nawet jak ten LAN będzie, którego jeszcze nie ma, bo zazwyczaj pod koniec roku jest LAN od PL robiony, te, te finały, no a teraz to Wygląda tak, jakby był ustalony budżet, a tego budżetu jakby nie ma, no jakby te pieniądze się rozpłynęły, albo po prostu na chybił trafił, po prostu dali mniejszy budżet, a nagrody większe i myślą, że pieniądze spadną z nieba, no ale no tak niestety nie jest. No wiesz, no bo to ja to widzę jedynie opcję taką, żeby tutaj nie wierzyć w jakieś złe intencje stricte osób odpowiedzialnych za te pieniądze. Widzę jedynie taką opcję, że to może wyglądać tak, że wiesz, dogadali się że ze sponsorem, że ten sponsor im wypłaci taką kwotę na takie, powiedzmy, nagrody do określonej, do określonej daty, no nie? No ale wiesz, no ta data nie może być taka długa, no albo rozmawiasz w inny sposób ze sponsorem, nie, żeby, kurde, no to wyłóż nam połowę mniej, ale daj to o pół roku wcześniej, żebym ja mógł działać, żebym miał płynność, bo ja też rozumiem sam zamysł, powiedzmy, Polskiej Ligi Sportowej, że oni chcą tutaj regularnie co, powiedzmy, jakiś cykl te rozrywki organizować, żeby poniekąd też widz się do tego przyzwyczaił. No, nie? no ale jeśli nie jesteś w stanie zapewnić tej puli, którą obiecujesz. No to może trzeba, wiesz, poczekać pół roku, opóźnić te rozgrywki, poczekać, aż te pieniądze przyjdą ci na konto, aby nie było właśnie takich jaj. Bo potem organizujesz coś rzeczywiście fajnego, bo ja ciągle podtrzymuję, że potrzebujemy tych polskich rozgrywek, tych, 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 tych starć, choćby dla tych organizacji, które się nam tworzą i będą być może w przyszłości naszą klubą, No tylko że kurde, jak nie dasz im kasy, no to jest właśnie taka drama i potem masz taki PR, jaki masz. Bo PL zbyt dobrego pr niestety nie ma. Nie no jasne, no nie ma dobrego pr i. Moim zdaniem oni tak sami sobie widzieć, na to nie? zapracowali, tak? Oni sami, sami sobie na to zapracowali. Nic się nie zmienia przez te wszystkie lata. Nie widzę różnicy. Ogólnie pamiętam jak PLE jeszcze na początku yy, rządzili yy, ten pierwszy, to ta pierwsza taka, druga, pierwsza druga edycja, to Kamil Górecki jeszcze z Fantazy Expo tworzył te PL. No to tam naprawdę była fajna liga, fajna otoczka, pamiętam yy, Lana Poznańskich targach na PGA był pierwszy lantele. Ale to już kamień... Kami się chyba to nie, nie zajmuje, nie? Teraz już dawno. Tak, od dawna już się nie zajmuje. To tam naprawdę bo fajnie to zrobione. Naprawdę, fajne lany. Liga była naprawdę y, super przedstawiona. Dużo ludzi to nawet oglądało. Y, później to przejął kto inny. No i wyszło jak wyszło. No, w tym momencie jest po prostu, no jest coraz gorzej, no i jakby ta Polska Liga Sportowa upadła, nie ma konkurencji też Polska Liga Sportowa, pamiętajmy, bo... Teraz Eder, jest monopol, Polski, nie? Teraz jest tak, monopol. Tak, teraz można powiedzieć, że jest monopol, więc oni mogą robić y, sobie co chcą, bo no gdzie pójdzie kto inny, no nie ma polskich lig tak naprawdę, no jest Armii, no ale Armii jest o wiele mniejszą ligą y, niż ple jeszcze w tym momencie, mam nadzieję, że się rozwinie, y, bo tak no Rzecz biorąc, no to w tym momencie na razie nic nie powstaje i PLF wie, że ma po prostu wyłączność w Polsce. No i można powiedzieć, że robią co chcą. No bo gdzie po, powiedzą, no jak ci się nie podoba, możesz nie grać w naszej lidze, tak? gdzie indziej, ale gdzie pójdziesz? No to najwyżej do Eulik. Ale niektóre organizacje chcą w Polsce po prostu brać udział, nie? Nie, no to jest choćby ważne, żeby zaznaczać ciągle tą obecność na, na, na swojej scenie, no nie, no bo wiesz, no, wiesz jak jest, no nie jest kolorowo, nie jest kolorowo pod względem e, tych, 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 tych płac w polskich organizacjach, więc no sam zawodnik skuszony powiedzmy taką pulą chce w takiej, w takiej lidze te zawody rozgrywać. No tylko domyślam się, jaki to musi być ból. Jak jesteś gościem, który gra. No, bo wiesz, jak to jest, grasz nieraz w Counter Strike, a. grałeś na pewno w jakiejś drużynie, czy w jakiejś mikcie, gdzie nie mieliście stricte organizacji i nie było żadnej kasy z tego tak naprawdę. Wiadomo, że były sprawy. Żyło się dosto. z nagród. Tak, tak, żyło się z nagród i tutaj czekasz na takie nagrody. Powiedzmy, ojciec twój patrzy na to, czy się, powiedzmy, mieszkasz u tego ojca, i ojciec twój patrzy, czy coś z tego będzie, czy zarabiasz pieniądze, mówisz mu, że wygrałeś turniej, wygrałeś tyle pieniędzy, a tych pieniędzy przez pół roku nie ma. nie? I ja myślę, że no. nie jedno takie sportowe marzenie się może przez nawet takie opóźniające się nagrody Nie mówię, że stricte w Polsce, ale na całym świecie nieraz pewnie taka kariera się urwała, nie? Nie, no pewnie, no tak jak mówisz, no czasami jest tak, że człowiek gdzieś jest yy, na studiach, tak, czy mieszka, yy, dajmy na to, yy, sam, miał organizację, nagle nie ma organizacji, yy, no i wygrywają turniej, żeby ten, yy, te pieniądze mieć, a ich nie ma, no wiadomo, czasami właśnie żyje, trzeba, przeżyć te kilka miesięcy na nagrodach, jak da radę, a tutaj wygrywasz, no i niestety, ma, ma przyjść za miesiąc, za dwa, a tych pieniędzy nie ma cały czas, no i wtedy wychodzi, jak wychodzi, nie? Tak jak Sławek powiedziałeś też, takie sytuacje też na pewno mogą mieć miejsce i wtedy zobaczą takie polskie talenty, można powiedzieć, młodsi, zobaczą na Twitterze, co się dzieje, pocałują wchodzić w ten polski e-sport, jak no, tam każdy, każdego próbuje oszukać, no. Trochę tak mogą ci młodzi dostawać, nie? Tym bardziej, że, że oni są jeszcze powiedzmy podatni na takie właśnie bodźce, takie komentarze i, i potem nam się to przestaje kręcić, a przestaje nam się to kręcić, dobrze w ogóle powiem ci przy tym wszystkim, że było w tamtym roku to Nine, które osiągnęło ten sukces, obudziło trochę fanów Counter-Strike'a, bo gdyby nie to, to mielibyśmy zero sukcesów i same upadające organizacje, no bylibyśmy w totalnej dupie. Teraz i tak jesteśmy trochę w totalnej dupie, ale przynajmniej z obudzonym komunity, nie? Jakby no, są widzowie, którzy chcą oglądać te polskie zespoły, co może potencjalnie dać szansę jakiemuś konkretnemu człowiekowi z fajnym pomysłem na organizację, stworzyć coś dobrego, no nie? Jeśli będzie dobry zespół, będą wyniki, no to już na przykładzie na z tego roku wiemy, że ta oglądalność będzie. Więc no, będzie czym sponsorów przekonywać. No ale trzeba konkretnych osób, żeby się za to za to zabrać. No i ja jeszcze tak od siebie powiem, że no, tak jak ja powiedziałem, ja jeśli chodzi o jakąś współpracę Pele, no, ja Kłopotów nie miałem, tak jak też powiedziałeś, no są różnie te dzielone, dzielone te budżety, to jest co innego, budżet na pracowników, budżet na, na, na nagrody, ale no ja nie miałem złych styczności z żadną osobą z polskiej GS Sportowej, Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za zajmowanie się takimi, takimi nagrodami. Aczkolwiek, no martwi mnie choćby sam fakt, że nigdy do tego się nie odniósł, no nie? Bo wiesz, Flash rzuciło sobie już posta trzy dni temu, a tutaj Polska Liga Esportowa, no, no nic o tym nie napisała. Zresztą wchodzisz na, na, na ich Twittera, na ich Xa i przypięty post, no to jest drużyna pioruna wygrywa pierwszy speed dywizji mistrzowskiej PL, no nie. Więc no jest to takie troszkę zabawne. Jeszcze jakieś wrzucone były, kto szybciej odgadnie, o którego zawodnika chodzi. Ta rozmowa z Maskedem i Morelzem. Bo chciałbym jakiegoś odwołania. No nie myślę, że też ludzie, którzy tak, oglądają tę tak. ligę, chcieliby się dowiedzieć, dlaczego te pieniądze nie są cały czas na koncie drużyny Thunderflash. I kurczę, może jest jakieś sensowne wytłumaczenie? chociaż i tak pewnie nie obroni Polskiej Ligi sportowej, ale no fajnie byłoby wiedzieć, nie? Bo jednak to my tworzymy community, to my to oglądamy, to ja tam też to restreamuję, też, wiesz, moim widzom pokazywałem, jak na, jak na Akademii w tej lidze walczyło, więc myślę, że, że należy się polskim widzom ta, 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 ta odpowiedź, tym bardziej, że no właśnie, to jest jedyna teraz Liga Polska, jedyna Liga w Polsce, nie? No no oczywiście, ja... Ja czekam właśnie na oficjalne oświadczenie od Pele. Miejmy nadzieję, że dadzą. Ale takie oświadczenie, no nie ukrywam, to powinno być w jeden dzień napisane. No. O ile można napisać oświadczenie? No, jak to już trzy dni temu było, jak ThunderFlash napisało. Ale wydaje mi się, że inne teamy też mają ten sam problem. To nie, on, nie oni są sami. Tylko no, ThunderFlash teraz yy, napisało, żeby wytacza im proces. Yy, no bo... Wiadomo, ile można czekać i trzeba jakoś z tym zacząć walczyć. No pytanie, czy to też nie jest taki straszak, nie? Słuchajcie, pozywamy was, yy, powiedzcie coś w social mediach, wyślijcie, wyślijcie kasę, nie? Tak też było w przypadku Ech, kojarzę, tak. kojarzę, w przypadku chyba, su, no chyba słówka, chyba słówka, no bo były takie sytuacje, że też ktoś już coś pisał, albo nawet nie pisał coś o pozwie, ale no rzucał na Twittera, gdzie jest, mój, gdzie jest mój szmal, nie? I, i taka kasa, słuchaj, nagle magicznie się pojawiała, nie? No, oczywiście, A wiesz, to ja wiele razy spotkałem się w polskim sporcie z takim czymś, i to jest najgorsze. Ja też zostałem kilka razy oszukany, i to zazwyczaj yy, no, przez jakieś osoby, tak? I to już nie w polskim sporcie, przez osoby. Ja wiem, jak to wygląda. Najgorsze jest takie coś, że jeśli powiedzą tobie, tak? Po prostu powiedzą, no, nie mamy teraz pieniędzy w ogóle, wiesz o co chodzi. Dostaniecie za 4 miesiące, ale dostanę to na umowie, że dostanę to za 4 miesiące i będzie to. Wiesz o co, chodzi, Sławek? Dostanę to na piśmie, wszystko od A do Z, że dostanę to spoko. Ogólnie też powinno być takie coś, że jeśli w umowach między turniejami, że jeśli nie dostaniesz pieniędzy w terminie, to. Kwota rośnie. Tak, tak, dokładnie, odsetki. Tak, odsetki rosną. I też by to nauczyło na pewno, w jakim stopniu, organizacje Polską Ligę Sportową, czy inne właśnie w Polsce podmioty, żeby nie oszukiwać tak ludzi, bo na pewno by, by mieli to z tyłu głowy, że odsetki rosną. No bo jakby nie patrzeć, to już można powiedzieć, jak 3 miesiące było na wypłatę, teraz dwa i pół, no i odsetek to by trochę już narosło, nie? Tak, no nawet wiesz, za nawet walnąć dzień. 5% za, za miesiąc za opóźnienie, nie? No Albo miesiąc, jakoś... nie, nie no, Sławek, tu jak to, takie coś trzeba zrobić, to ja to bym dziennie 1% dał. No może to by. Ja no, znaczy, stawiam tak, się, czy to, to tak by tak za bardzo. Wyglądać. Nie, no, nie no, może no. masz rację, może masz rację, może tak trzeba by było zaraz, wiesz, kawę na ławę wystawić i jak nam nie płacicie, o tak to opóźniacie, no to rzeczywiście to by było dosyć mocne, 30% na miesiąc. No, no jasne, no ale to każdy się z tym liczy. No bo jeśli będziemy. Cały czas w tym samym bagie, no do tego nie wyjdziemy, no. Trzeba jednak tych zmian trochę. No kto wie czy, czy, wiesz, my nawet nie wiemy jak wyglądają te kontrakty teraz, może coś takiego nawet się, się pojawiało, że, że ktoś już coś takiego proponował, ale wiesz, mogło być tak, że Polska Liga powiedziała, no albo gracie, my czegoś takiego do, do, do żadnych umów nie, nie dajemy, albo gracie, albo nie gracie, nie? Też bym się nie zdziwił, też bym się nie zdziwił, bo suma summarum wolisz dostać te 50 tysięcy za dwa lata, niż w ogóle ich nie mieć, nie? Bo powiedzmy. Więc wiesz, to no są, tu są, wiesz, my jesteśmy. Znaczy ty jesteś w ogóle już starszy ode mnie, ale wiesz, no ja nie jestem zawodnikiem, ja tam w miarę powiedzmy stałą pracę jeśli chodzi o to komentowanie. A, ale wiesz, no to są goście, którzy teraz z tego żyją. I są też w innym etapie życia niż na przykład ty jesteś jako zawodnik, który jest już doświadczony i oni nie zawsze potrafią coś takiego, wiesz, wystawić, wystawić tej kawy na ławę. U nas w Polsce w ogóle by się przydało, ja wiem, że to jest takie troszkę marzenie, nie, ale przydałoby się taka nie wiem, trzyosobowa, czteroosobowa grupa gości, którzy, powiedzmy, chcą się jeszcze esportem pasjonować, może już nawet stricte w nim nie siedzą, ale robią za taki komitet esportowy w Polsce, wiesz, doszukują się jakby praw zawodników, że, że tutaj napiszą takie cztery osoby z autorytetem, które mogą, powiedzmy, powalczyć o, o tych zawodników, którzy tam w jakiś sposób według nich potencjalnie zostali oszukani. Fajne by to było, wiadomo, że jest takie marzenie ściętej głowy, ale, 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 no nie wiem w sumie, czy, czy to coś by zmieniło, jakby wiesz, Powiedzmy, taki, taki pasza by to sprawdzał, taki, nie wiem, no. biały, raz za czas rzucił okiem, napisałby nawet coś głupiego, ale żeby wiesz, w którą stronę to szło, bo, bo widzisz, to oprócz, no nie wiem, kto o tym wspominał, oprócz tak naprawdę widzów, no to kto tego posta Thunderflesh yy, cytował? Czekaj, no muszę zerknąć, bo nie chcę być głosowny, bo może ktoś się tym zajął, ale, ale wątpię. Znaczy, no repo napisał. Repo, tak. no tak, tak. Dwa, trzy słowa, że cały czas jest to, to samo bagno, nie? No tylko, że z repo to też jest tak, że on zawsze polskiego ale esportu tak, trochę dygał. Ma rację! No, nie no jasne, że ma, ma tę no, sytuację. No. że jak pan Gortat wyszedł tam, jak wchodził w tę tak? teraz nie wiem, czy on jest, żeby nie skłamać, nie wiem, czy on jest dalej związany z PLE. Mówił, że w NBA w NBA tamto na REPO mu odpowiada e, fajnie, no ale to, to nie jest NBA. My jesteśmy w Polsce, no, nie no jasne. Co ty gadasz, nie? Mówi do niego. No wiesz, no. no jednak no jest różnica. No bo. No Chociaż nie jest tak. Powiem ci, to... że. Sorry, ale tak widzę, że dużo osób tutaj to ruszyło takich, co gdzieś tam pracowały w organizacjach. Bartek Juda pracował w się ruszył to. Widzę, że ruszył to także jeszcze repo właśnie, co mówiłeś. Nawrot napisał, jakim cudem, pytajnik, wiesz, trochę kurczę tego było, a i tak mam wrażenie, że po tych dwóch dniach tak już o tym cisza. No, za, rozejdzie się po kościach, oni też to wiedzą, że rozejdzie się po kościach, ale dlatego my o tym przypominamy, nie? Przypominamy, ja też na streamach będę wspominał, gdzie jest hajs, jak to dla ThunderFlash, czy może na innego, może jeszcze ktoś się odezwie, że nie dostał, a milczy. Bo wiesz, to jest naj, właśnie najgorsze jest to, że yy, mówią na przykład, że będzie spoko, hajs, będzie jutro, pojutrze, a tego nie ma. No jednak nie to odzywa. Nie? Ja to I, tak nie lubię tak, takiego nie czegoś, nie a jak tym bardziej jeśli ktoś pytasz kogoś i się nie odzywa. No, nie ma w ogóle takiego czegoś, żeby ktoś się nie odezwał cały dzień. No chyba, że naprawdę jest jakiś poważny problem, ale to jest olewanie drugiej osoby. Nie, no jasne, że tak jest. A Thunderflash napisało, że nawet się nie odzywają do nich, tak? Przestali. No to to jest naprawdę już nieszanowanie drugiego człowieka. Jakby wiesz, bo... Dla mnie to jest w ogóle takie trochę smutne, bo my dostajemy tam naprawdę fajną transmisję od pele. ten ich hud jest fajny, komentatorzy są powiedzmy topowi, no nie komentuje tam Kubi, komentuje tam Hermek, Hermes, Hermek, Boże, Hermes, komentuje <grym>, Szeregowy, hermek. jakby wiesz, Wózej tam jest, tam są naprawdę na przykład dobrzy komentatorzy, dobra oprawa graficzna, fajnie to wygląda, nie? To ma potencjał na to, żeby przyciągać tych ludzi i żeby, nie wiem, scalać tą polską scenę w jakimś stopniu. Dlatego potem to wszystko jest psute właśnie przez, przez, przez takie rzeczy, które wychodzą. No nic, no trzeba, trzeba co, o tym mówić. Może ktoś znajdzie jakieś sensowne rozwiązanie, bo my też nie mamy jakiegoś konkretu, no ale no, powinno się na pewno dociskać bardziej w takich sytuacjach. Community powinno się, mam wrażenie, scalać w takich sytuacjach, a jeśli wiesz, PL nie chce być obrzucane. Bo zawsze są dwie strony medalu, no to muszą wiesz, no napisać po prostu ich statement, jak to wygląda z ich perspektywy, może tam jakiś kontakt był, no wiesz, że różne są czasem jaja, trzeba zawsze poznać dwie strony, aczkolwiek no nie powinno to mieć miejsca, jeśli było tak jak Thunderflash napisało. No i chyba będziemy podsumowywać już powoli ten temat, bo my tak mówimy godzinka dzisiaj, a tu już 24 minuty, pierwszy temat, a tu jeszcze cztery są. <laughs> jak się wyrobimy, to dzisiaj cztery mówimy, a jak nie, to na następnym podcaście najwyżej, tak? też no. Chcemy, żeby podcast był zawsze z godzinę, godzinę 10 maksymalnie, bo jednak raz nagraliśmy dwie godziny, no to był troszkę za długi, nie? Tak, sprawek. tak. No. Więc no godzina, godzina 10, zobaczymy, jak tam będzie dalej. Wiesz, co podsumowując, nie ma co aż tak podsumowywać, no raczej wszystko powiedzieliśmy, to co trzeba było, i no możemy przychodzić dalej. No ja bym chciał, żebyście właśnie tak jak powiedział, to jest najważniejsze, żeby udzielać się, naprawdę udzielać się na Twitterze. Czy tam na Facebooku, czy gdziekolwiek, na Discordach Pele, bo jest, żeby pisać o tym, mówić, że takie rzeczy cały czas są w polskim eSporcie, oznaczać Pele, gdzie są te pieniądze, tak? dla Thunderflash. Bo kurczę, no takie coś nie może. Może, być, nie? może wiesz, można to oznaczyć PGE. To Słuchajcie, znaczy w Gielę, tutaj tak. Liga, no. no wiesz, no może trzeba tak zrobić, skoro, wiesz, nie ma innego, innych rozwiązań. Wiesz, my tutaj nie nawołujemy też widzowie do, do, do żadnego hejtu czy wyzywania, bo to nie, też nie, nie o to chodzi. No, tylko to, to trzeba chodzi. robić w kulturalny sposób i wtedy to może odnaleźć w jakimś stopniu zastosowanie, nie? Bo my chcemy, żeby e-sport był lepszy, naprawdę w Polsce. Żeby wrócił na te tory, jakie był kiedyś. Były ligi, było dużo lanów. Każdy naprawdę siebie szanował, a teraz zrobiło się naprawdę... Po prostu no i 5 metrów mu, można powiedzieć, nie? No i tak chyba podsumujemy ten, ten, ten segment z PL i przejdziemy sobie. No co, do ENS, czy jeszcze może pogadamy eee, sobie. Ja bym chciał o nowych składach trochę okay. porozmawiać, co tam yy, co, zapowiedziane co tam są. Nie, może w naj nie, Pierwszy, może o NIP-ie, co? Okej, okay, no nowy, nowy skład nipu został ogłoszony. Alex, no. Powiem Wam tak, no Alex mi tam aż tak nie pasuje. Zostawili go, bo go kupili z, tam z Movistars, go kupili, tak? Tak. Co tam grał? Tak, kupili go chyba z Movistars wtedy, więc no trochę zapłacili, dlatego go też zostawiają. Res został, no res dobry zawodnik, solidny, więc no nie dziwię się. E, doszedł Izak to z Gamer Legion, oni go chyba też kupili, wydaje mi się, wiesz, bo on był pod kontraktem. Nie no, mi się też wydaje, że dlaczego kupowali. Tak, on, oni go chyba kupili yy, z Gamer Legion i Czy to dobra zmiana? No okaże się, bo wreszcie może pograć w takiej yy, szwedzkiej niby drużynie, tak? No bo 60% Szwedów tam jest teraz. No bo jest tam Rinkley jeszcze Ukrainiec doszedł. Yy, no, no i, i trener Maxer, jeszcze. Tak? No i tak, no Exis jest trenerem, tak? Maxer jeszcze doszedł, no gwiazda. Można powiedzieć. Yy, młoda gwiazda, zobaczymy, jak mu tam pójdzie. On chyba grał w akademii? W akademii grał, nie? Maxter. Tak, tak. tak. wieli z akademii, z Jank Ninjas. No, wydaje mi się, że może zaskoczyć. Gra dobrze, 1,20 rating. Znaczy, do... ja, ja powiem Ci, że nie wygląda ten skład źle, nie? No, nie wygląda, ale powiem tobie tak, Sławek. Jeszcze ci przerwę. Mamy Aleksa, mamy Reza, Izaka, Rinkla. Nie jestem przekonany do Rinkla, nigdy nie byłem i Maxter, tak? To jest skład, który NIP trochę obrał inną perspektywę, wiesz? Zauważyłem, że już nie chcą mieć super gwiazd. Wydaje mi się, że oni się też nauczyli po tym całym czasie, przez te ostatnie 2-3 lata, że no nie wychodziło NIPowi. Nie wychodziło, kupowali tych zawodników lepszych co chwilę, wydawali pieniędzy dużo na pensję. i jednak... Poszli trochę porą do głowy, żeby dać szansę trochę młodszym niektórym, trochę odmłodzić skład. Te pensje trochę zmniejszyć. No a wyniki może będą lepsze, albo nawet podobne, nie? Ale no miejmy no nadzieję, tak. że będą lepsze. No bo no ile można pompować pieniędzy? No słuchaj, kupili wtedy device'a, pamiętasz? Tak. No i no co wyszło z tego? No stracili bardzo dużo na tym. Znaczy, A... w tym akurat było też trochę pecha, nie? Bo, 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 bo no. było też trochę pecha z tym deviceem, wiesz, tam, tam zdrada była jakaś, on się nie podłamał. No, nie, nie no jasne, słabyt, Ale zaczęła się wiecie. taka seria niefortunnych zdarzeń, nie? No tak, ale to ko, kto, Kogo obchodzi tam, że wiesz, tam była jakaś seria niefortunnych zdarzeń, no wydali pieniądze, oni widzą, że teraz na scenie europejskiej światowej dużo młodych zaczęło grać. I to wychodzi, więc oni też poszli w ten system, że mają dwóch doświadczonych, takich mocno. I tak też jest doświadczony już. No ma, ja on jest młody, ma 22 lata dopiero, nie? Ale Res i Alex. Yy, Alex ma 28 lat, RES 26. Res też grał, yy, pa, pamiętam, z Forestem, jeszcze, z Getrightem, tak? Przecież. Tak, więc no, on to to też to. z takimi gwiazdami też ma doświadczenie. Wzięli Rinkla i ma yy, Maxtera jeszcze. 19 lat, Rinkle i Maxter, 19, więc to no, oni budują ten schemat, że dwóch doświadczonych, takich mocno doświadczonych graczy, no i też powiem, że jest doświadczony. No tutaj jest trzech, tak? No i trzech młodych, mogę powiedzieć. Dwóch takich starszych i trzech młodych. To jest najlepszy system robienia drużyn w ogóle, jakikolwiek, bo ci starsi zawsze mogą coś przekazać tym młodym ciekawego czy znaczy nie, no ja, ja myślę, że ogólnie teraz ten zamysł jest wreszcie odpowiedni, nie? Że wcześniej tak za bardzo stawiali na, 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 na tych star playerów, na to, żeby to też była w pewnym momencie jeszcze szwedzka organizacja taka mieszana właśnie w tym, w tym, w tym wtedy, kiedy doszedł do nich device. No to było takie masz i nie było widać takiego konkretnego pomysłu na tą organizację, nie? Teraz już widać, że odeszli powiedzmy od tego, znaczy no już pewien czas temu odeszli od tego stricte szwedzkiego rosteru, zaczynają szukać, zaczynają wreszcie kombinować troszkę jak inne organizacje, nie? Ale to i tak się tak naprawdę wydarzyło na tyle późno, no, że trochę tych pieniędzy wyrzucili w błoto. No i wiesz, być może teraz taka opcja, przesu, przesu, wiesz, ja myślę, że rynku, no ile, no nie będzie ich dużo, nie, wiesz, to nie jest zawodnik z renomą, nie będzie ich dużo kosztował. Nie, nie, Wiadomo, nie, Maxterowi coś musieli dać, ale to też nie są olbrzymie kwoty. To jest skład zrobiony, poza tymi wykupami, no, no nie, nie na największe kwoty, nie? Alexa też, myślę, że z mówi, Star Riders, no to wiesz, dali mu trochę więcej niż, niż miał tam wtedy w Hiszpanii. I to jest teraz taki, taka, wiesz, taka inwestycja, która rzeczywiście może się zwrócić, według mnie, nie? bo nie, nie pompujesz aż tak dużo i ten ból też nie będzie taki duży, jeśli się nie powiedzie. A jak się o. właśnie nie powiedzie, no to znowu wyłożysz podobne kwoty i znowu z innym składem młodziku możesz spróbować, nie? Nie, no pewnie, no jasne. Nie? Tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym i powiem tobie tak, jeszcze przypomnijmy, że jest na, na trenerze Exit, nie? Jest w hero yy, był wcześniej w Heroic. Teraz znowu angaż jest nowy, więc no, wydaje mi się, że Exist, no tam na pewno pomoże chłopakom. No, to jest bardzo utytułowany zawodnik, nie no, Nipu wcześniej wygrywał no, tyle majora turniejów, wygrał. przecież. Tak, wygrał majora, no, wygrał bardzo dużo turniejów, więc no wydaje mi się, że Exist na pewno coś da ciekawego im, nie? Też im pomoże w jakimś tam stopniu, może w dużym stopniu temu składowi, więc no czekamy na ich pierwsze mecze. No. Czekamy, czekamy i na pewno będziemy obserwować, jak będzie się ten skład rozwijać, tym bardziej, że mamy też Kasperskiego, który ostatnio prezentował się całkiem, powiedzmy... Przyzwoicie. Na pewno nie było genialnie, ale było nie przyzwoicie, było tragedii, wiesz. To no. jest młody chłopak, przyjechał, miał mapy fajne z przebłyskami, gdzie potrafił zagrać powyżej ratingu tam 1-15, więc myślę, że możemy być zadowoleni. Widać, że też sam chłopak. Zresztą on chyba też miał tam jakieś też miał tam jakieś. Nie wiem, czy właśnie nie właśnie spele, nie chcę tak dobijać, ale też coś tam było jeszcze przed, przed tym jego dojściem do Akademii Nipu. Ale fajnie to może wyjść, myślę, że jestem wreszcie bardziej zadowolony z tego składu NIP niż, niż było to w tamtym roku, nie. Ale przypomnijmy, że X Kasperski, bo może niektórzy widzowie nie wiedzą, to jest Polak, który o, został wzięty do Akademii NIP-u. No i wzięli go po prostu, żeby zobaczył, jak to jest, na, na, na ESL Pro League, tam gdzie drużyny Tier 1 grają, najwyższa liga w CS. W CSie. No i wypadł, no, wypadł nieźle nawet, tam 0,9 rating chyba, chyba miał, no ale ten skład nip był średni po prostu. Tylko po prostu zapchać zawodnikami, żeby też właśnie tych młodych tym młodym pokazać trochę, jak to wygląda. Anuż Widelec by się sprawdził, Kasperski by wszedł do głównego składu, nie wiadomo. Ale do, dobra lekcja dla naszego młodziaka, bo on ma 18 lat, chyba? Nie? Dopiero? 17 nawet. O, 17 lat to jeszcze lepiej, więc no wraca do Akademii Nipu, no i tam niech się kształci. No. Jasne, niech się kształci, ale powiem ci też jeszcze, że tak pamiętam, że mówiliśmy kilka podcastów temu, że, że ten Alex średni, średni w NIP, ale na tym turnieju chyba miałem okazję komentować z dwa jego mecze na tej prolidze i on fajnie grał. I to jest też gość, który indywidualnie też potrafi szarpnąć grę. Były momenty, gdzie no potrafił dużą przewagę dać samym kombinowaniem dla swojego zespołu, i, i przez to jeszcze jakoś tak troszkę bardziej wierzę w ten skład. No i też nie powiem, że troszkę więcej tej sympatii się pojawiło z racji też tego, że właśnie młody. Kacperski dostał tą swoją szansę. No nie, bo, bo to jest fajne, że wzięli Polaka, akurat tym bardziej, że tam jeszcze w king byli goście, którzy no, troszkę dłużej byli w tej akademii, a tu jednak postawiono na Polaka. Cieszę się, cieszę się i, i zobaczymy, jak to się ze NPI rozwinie, bo no fajnie byłoby zobaczyć ich znowu troszkę wyżej. Mam wrażenie, przez pryzmat tych poprzednich lat, przez, przez no nie wiem, nawet tą poniekąd miłość do ich walki z Virtus Pro. No dobrze byłoby znowu ich zobaczyć w walce o, o trofea, albo przynajmniej o jakieś sensowne miejsca na większych turniejach. Nie, no oczywiście, no ja czekam i czym kibicuję? Ciężko stwierdzić, powiem Ci. Ja kibicuję polskim drużynom. No i tyle, no. Czekamy na rozwój sytuacji, nie? No to teraz, może, bo tak ci jeszcze nie mówiłem, ale możemy wrzucić taką e, krótką, małą też zmianę, zmiankę odnośnie samej zmiany w Heroic, bo tam ma pojawić się za Nikodo, za Dexter, tak donosiły Aha. liki. E, co ty o tym sądzisz? Bo ja, jak się dojdziemy w trakcie turnieju myślę, o kurce, nie, takie info wychodzi, pytanie, czy Niko o tym wie, ale tam z informacji twitterowej wynikało, że Nikodo został o tym poinformowany, jechał po prostu z dużą dojechać w turniej, dograć turniej i co ty myślisz, to będzie wzmocnienie, bo według mnie Dexter, no, jest kotem, nie, tylko, że... Czy on tam spasuje też do, do tego zespołu? Znaczy powiem tobie tak, no Dexter jest specyficzną osobą. Nie bez powodu ludzie nie chcieli z nim grać. Bo bardzo długo nie miał składu, no. nie ukrywając to bardzo długo nie miał składu. To jest taki snajper trochę bejtujący, nie? Tylko no, on dużo zabija niby. Ale ma problem z tym, że jakby to powiedzieć, jak bejtujesz, wiesz takiego snajpera, który bejtuje, no to on ma wygrywać nawet rundy 1 na 2, 1 na 3. Rozumiesz o co mm. chodzi? A takim snajperem był najlepszy Simple. Simple bejtował drużynę, ale on wygrywał klaczy dużo, bardzo dużo, nie? 1 na 2, 1 na 3 potrafił wygrać. Dochodziło do 1 na 1, nawet poświęcał kumpla, żeby było 1 na 1, bo on wiedział, że prawdopodobnie wygra tego klacza. No a Dexter, no nie jest takim zawodnikiem. Dlatego uważam, tak jak wtedy w OG była zmiana mantu. Tak, że wymienili mantu na Dextera. No i OG zaczęło się sypać troszkę. Niby ten Dexter lepszy był. Over, tak powiedzieli statystycznie, czyli, ale no wyszło jak wyszło, można powiedzieć. Ja nie uważam, żeby on był jakimś super graczem, super snajperem, no bo on jest takim snajperem solo. Nie gra pod drużynę jakoś super, nie? Okej, okay, fajną perspektywę przedstawiłeś w sumie, bo się zastanawiałem i tak właśnie może nie obserwowałem tak dużo gry Dextera jeszcze, no bo on też długo teraz nie grał, ale zawsze mi się wydawało, że on jest mocnym graczem, mocnym, mocnym zawodnikiem ze snajperką, a tu tak rzeczywiście, jak tak sobie przypomnę choćby właśnie tą zmianę w OG, no to to był taki początek, początek problemów. No tak. Z OG, uh -huh. nie? I kiedy Dexter tam przyszedł, bo niby fajnie statycznie wyglądał, ale dużo to nie dało. Dlatego no ja mam wrażenie, że znowu Nikodos jest tak cholernie nierówny z tej snajperki. Ma ten rating 1,01 ostatnie 3 miesiące. Że wydaje mi się, że kto by tam nie wszedł, powiedzmy. Ja znaczy, co, może przesadzam, że kto by tam nie wszedł, no, ale wydaje mi się, że Dexter może być nawet lepszą zmianą za Nikodosa, nie? który nie daje tak dużo. I Kodos to jest coś, sniper pokroił. Ej, Kora, co był Gamer Legion. On albo zrobi 5 fragów, albo zrobi 30. No a taki sniper nie może być. Na takim poziomie sniper musi być w miarę równy. To, że on nie może zawodzić, no to jest za bardzo odpowiedzialna rola, żeby na takim poziomie raz grać się dobrze, raz słabo. No Dużna potrzebuje snipera po prostu. No to co? Zmiana na plus? Jakby się rzeczywiście no, tak miało pojawić? wydaje mi się, że tu w tym, w tym teamie wypadku, akurat tak. będzie zmiana na plus. Tak, w tym teamie będzie zmiana na plus. Jeśli plotki się potwierdzą, to zmiana będzie jak najbardziej na plus. Akurat no bo Dexter, jakby nie mówić, że jest solo snajperem i w ogóle, no to od Nikodoza moim zdaniem i tak jest lepszy. No. No ja się zgadzam, ja się zgadzam. Wydaje mi się, że to może być wreszcie taki element, który tutaj pozwoli heroik grać regularniej na tym wyższym poziomie, dobrze. No to tak myślę, że pokrótce też ten temat ugryźliśmy. Co, ENS czy Nine? Co pierwsze? Możemy o Nine porozmawiać. Już rozmawiamy o zmianach w drużynach. Możemy porozmawiać o nine, o nowym potencjalnym składzie nine bo on jeszcze chyba nie jest ogłoszony nigdzie tak naprawdę. Oficjalnie nie jest, ni nieoficjalnie, nic nie poszło. No ale przedstawiam Wam jest Rals, który jest na iglu Mantu, czyli sniper Polak. Yy, Misuta, Francuz, Refresh, Duńczyk, bardzo dobry gracz. Wydaje mi się, że bardzo niedoceniony przez wielu graczy. Grał w taki dziewczynek Heroik, bardzo dużo osiągał. Yy, no i mamy Sonda, tak? On chyba zawodnik z Rumunii jest, o ile pamiętam? Tak. Tak, z Rumunii, grał ze Snaksem w drużynie w Pompie Team i w Let's Askug. Uważam, że nie był aż takim super graczem, żeby go brać do takiego zespołu, do Nine, ale tak pokrótce przelecę. Rals, ogólnie to jest Duńczyk, bardzo długo gra w CS, a ja go pamiętam jeszcze w 2014 roku chyba. Na jego pierwszym majorze chyba był wtedy Skadianem jeszcze w składzie. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. No teraz z głowy to mówię. Był młody, on miał wtedy 18 lat ledwo, nie? Ale już wtedy był talentem. No. Trochę pamiętam, później miał przerwy w CS-ie, ale wrócił i powiem, że radzi sobie nieźle, no. Radzi sobie nieźle. On grał w Sprout przecież, też sobie tam radził nieźle. Więc uważam, że jako wzięcie go na igla, no to jest w porządku. Opcja. Mamy mantu, snajpera, który ogólnie wam powiem, że e, ostatnio był podcast jego taki. Nie wiem czy na HLTV, już nie pamiętam gdzie był dokładnie. On ogólnie miał straszny problem z nadgarstkiem i nikomu tego nie mówił. I też w Big miał problemy, w OG miał problemy. E, miał ciężko. Było mu grać PCW, dlatego większość oficjali grał. Okłady codziennie miał na nadgarstek. Nie wiem, czy miał cieść nadgarstka, miał jakiś problem, mm -hmm. ale to operował, dlatego była jego przerwa też. on miał przerwę jakoś tam z pół roku, czy tam dłuższą? Tak, było. No I on właśnie miał rehabilitację, no i leczył też właśnie tą rękę, no i wyleczył, no i wrócił do gry w 100%. Jest gotowy. No więc wydaje mi się, że może grać jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Wcześniej też właśnie już tam we wcześniej drużynie też już właśnie tą rękę wyleczył jak wrócił, no ale ja mam nadzieję, że w nine poradzi sobie jeszcze lepiej. Ja uważam, że ten Mantu w ogóle jest takim snajperem, który jest bardzo przydatny, jest bardzo teamplayowy, potrafi grać z rifla. To jest bardzo ważne dla snajpera, żeby też potrafił grać z rifla, bo są snajperzy, którzy nie potrafią w ogóle grać z rifla. Dlatego no mantu jest kompletny. Tak, kompletnym zawodnikiem, ale nie podoba mi się tam Misuta. W ogóle nie rozumiem wzięcia w ogóle tej osoby do zespołu. Gościu w Into the Bridge. Grał totalną padakę. Grał w Vitality kiedyś. Został wyrzucony z zespołu razem z Kiojinem wtedy. Nie wiem, czy Kiojin, czy Misuta w tym samym czasie byli wyrzuceni, czy w lekkim odstępie, ale Misuta Apex o nim nawet powiedział, że to jest gość, z razem z Kyodzynem, którzy nic nie robią, przychodzą sobie na trening i grają po prostu w gierkę, na gotowe przychodzą, że są leniami totalnymi. No i ja też tak uważam, no, że Misuta po tak naprawdę odejściu, wyrzuceniu Vitality, no, czy on coś osiągnął, no tak na, naprawdę gra na tym samym poziomie, albo nawet gorzej troszkę, nie? Tak mi się wydaje, Sławek. Wiesz co, nie, co ty o tym mi ciężko też jest tak oceniać, no, rzeczywiście pamiętam misutek, który był taki dosyć shaky, jeszcze grając w Vitality od tego momentu, no, nie zaznaczył za bardzo swojego, swojego stempla powiedzmy w mojej pamięci, w mojej głowie, więc no, ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, aczkolwiek czasem, znaczy wiesz, no ja jestem tutaj połączony z nami ciągle, więc no, ja będę wiesz, że być może skład nie, ten skład rzeczywiście no pewnie, wypali, pewnie, jeśli coś takiego tak no, się pojawi, aczkolwiek no mogę też już w sumie właściwie powiedzieć, że jeśli rzeczywiście taki skład miałby się pojawić, no to ja prawdopodobnie będę wtedy streamerem, po prostu streamerem e, dla Nine, jakby cały czas hmm. będąc hmm. powiązanym z Nine, aczkolwiek no też będę sobie zerkał jeszcze na poczynania innych zespołów, także na, na swoich e, transmisjach, więc e, ciekawy, ciekawy okres mam wrażenie, że dla nas wszystkich, no bo za niedługo też będą się już przygotowywały te przygotowania do, zaczynały te przygotowania do, do, do walki o majora w Chinach. No jasne, dobra. O słuchajcie, powiedzieliśmy. Jest Refresh, który no jest moim zdaniem bardzo mocnym zawodnikiem i niedocenianym. Pamiętny taki jeden 1 na 5 na Inferno. No naprawdę mało kto by takie coś zrobił. Tak. Gościu, no. gościu jest ogólnie. No kotwica. No. Jest kompletnym zawodnikiem, tylko no on miał troszkę też pecha. Naprawdę miał trochę pecha w Heroik, został z Heroik wyrzucony po sukcesach w Heroik, tak naprawdę. Po sukcesach. Mieli bardzo dużo sukcesów. Wygrali chyba Proligę z nim. 13 sezon wygrali i wygrali tak. Pinnacle Cup Championship. Więc no. To szkoda po prostu, szkoda, że nie dostajesz szansy w jeszcze takich lepszych drużynach. No, moim zdaniem, to jest moje zdanie. O, coś ci kamerkę zwisiło ten, bo... na stronie bo Nine o, już, wieś, lepiej. No nie, już działa, już, działa, już, już tak, jest okay. Tak, się trochę laguje, ale no. No, jest no o, dobra, zdarza się. Wiesz jak jest, może lagi, może jak to się mówi, gołąb na antenie usiadł. No, nie może, wiadomo, no. tak? Cały nie wiadomo. No, no. Więc <laughs> uważam po prostu, że Refresh jest bardzo dobrym zawodnikiem. No tu jest, o, ten pik jest top od Nine. Ale Sound no, jest gościem, który no, nie jest jakiś super. Uważam, że mogli kogoś lepszego wziąć. Szkoda, że Keja tam nie ma, wiesz? Naprawdę ubolewam, że Keja nie ma za Sounda, albo za Misute bardziej. Za Misute. Uważam, że za Misute powinien być Kej. Wydaje mi się, że ten skład wyglądałby o wiele lepiej. Może z to No nie? A wiesz, to zobaczymy, jak to się rozwinie na przestrzeni czasu. Wiesz, no fajnie, miko, fajnie, tak, fajnie, że jest ta akademia, i z tego, co gdzieś tam rozmawiałem, właśnie z właścicielami organizacji, ta akademia ma zostać, ma kręcić je wokół Polaków też z racji tego, co zostało zbudowane przez ostatni rok, jeśli chodzi o Nine i ich fanbase, więc oni chcieliby tą Akademię przynajmniej w pełni uderzać, znaczy w pełni, no w większości powiedzmy tego, ten, ten core, ten, ten trzon tworzyć na, na podstawie Polaków, więc fajnie, bo będzie można dobierać ewentualnie zawodników, nie? Bo już widzieliśmy, że ta Akademia też potrafi coś, coś, coś ciekawego gotować. Może to Miko kiedyś będzie, będzie korzystane, będą, będzie korzystał pierwszy skład z jego usług. Nie, no pewnie, no ja... Jestem fanem w ogóle takich właśnie, że organizacja ma główny skład i akademię. I to jest najlepszy proces, tak naprawdę, żeby sobie wypracować jakichś zawodników dobrych i nie kupować po prostu. Trenujesz ich, kształcisz i na pewno zawsze jakaś jedna osoba powinna się znaleźć nie? do tego głównego składu. Zazwyczaj takie, że jedna osoba będzie tak dobra, że się nada do tego składu i wtedy no, nie trzeba wydawać pieniędzy czy na transfery, czy na co innego, żeby wypełnić lukę po jakimś zawodniku, którego chcę, ale no, można zmienić, nie? No jasne, nie, no jasne. Wiesz, no bo tu, tu powiedziałeś też jeszcze o tym Keju, e, wiesz, no z Kejem na razie nie ma żadnych lików, były te jedne odnośnie indyjskiego zespołu, ale tam już chyba się ta selekcja zakończyła, widziałem, że tam finalnie Keja nie było w tym w tym, w tej sytuacji. Ale tej on jest na ławce Kej, nie? Tak, on jest na ławce na razie, A, no więc tak, wiesz, no. kto wie, czy, czy na przykład Kej sobie też nie odpocznie przez jakiś czas i jeśli miałoby się coś nie układać potencjalnie w tej grze tego, też potencjalnego, nowego rosteru, czy, czy wtedy na... Nie będzie chciał z niego, z jego usług skorzystać, czy sam też nie będzie tych usług chciał w aktywnym rosterze wtedy, wtedy powiedzmy złożyć usług, złożyć, no zaoferować o. Ale też jeszcze przypomnę Sławek, że w Nine jest trenerem Minirox. Czyli tak naprawdę mamy Polaka tam. To no nie? jest jeszcze. Takiego, tor, to jest no Mato też jest Polakiem, tak? Ale takiego prawowitego Polaka mamy, mamy Miroksa. No zobaczymy, co tam nam zaserwuje pan mini rock. Ja ci powiem, że nie wiem, czy będzie mini rock z trenerem. A, nie wiesz, nie tak? Wiem, nie wiem. A, dobra, okej, okay, w porządku, to sorry, bo my tu mówimy, tu, to jest skład, który potencjalnie tak. ma być, tak? To może tu jeszcze jakieś zmiany będą, ale tak jak wcześniej mówiłem, że mi i sound mi się tam w ogóle nie podobają. Mm. Dlatego no, bym Polaków tam widział. Jednak ten Night of Vedy Polakom, to bym tak właśnie Tomiko i Keja bym tam widział. Dlatego ja uważam, że takie dwie wymianki byłyby i to skład by był naprawdę dobry. A czyli widziałbyś zamiast Misuty powiedzmy Keja i zamiast tak. Sounda jeszcze kogoś? Tomiko, Tomiko. Okej, okay. Miko. Okay, uważam, no. że taki skład byłby o wiele lepszy. Wiesz, nie? No, może jest taka opcja na przyszłość, bo nie wiem też jak teraz. Nie wiem też właśnie jak z tym Miniroxem, bo ja wcale wiesz, nie mówię nie, ale, ale nie mówię też tak. Nie, no bo w porządku, ja tam coś, porządku. Tam, coś tam. coś tam słyszałem, ale nie wiem po prostu, jak to finalnie się ułoży z tym składem i kto będzie tym trenerem, bo wiem, że tam jeszcze jakieś rozmowy trwają. No wiesz, zawsze jak to przy dopinaniu jakiegoś potencjalnego rosteru, bo, bo ja tu też nie potwierdzam, że ta, ta piątka tak będzie wyglądała, dlatego ja sobie tak gdybam, ale takie były liki, więc je omawiamy. Nie no, w porządku, no w porządku, okej. Okay. My z lików tyle ile mogliśmy, to powiedzieliśmy. no możemy chyba przychodzić dalej, nie? No to Ens? No Ens właśnie. Zastanawiam się, czy już dużo o nich rozmawialiśmy, długo. No odpadnięcie z proligi, tak? Odpadnięcie z proligi można powiedzieć tylko pokrótce, no ten mecz na furię. Bo my o Monte rozmawialiśmy jak grali, nie? Wiesz co myśmy już pogadali chyba nawet o meczu na. O chociaż nie, nie gadaliśmy o meczu. O nie, 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 na Monte właśnie my... rozmawialiśmy, ale może przypomnimy mecz na furię nie jaki był? To no ja go analizowałem na mm, streamie u mnie i powiem tak, no. strona Tero na niuku zagrana perfekcyjnie, naprawdę jak nie my. No, Gleif naprawdę tam prowadził, każdy był tak zaangażowany, każdy wychodził solo na pozycję po zbieraniu info z mapy, kontrola mapy, no świetnie, a po stronie CT jak zawsze ensno. Nie wiem, jak to powiedzieć. Kampimy, nie podejmujemy inicjatyw, zero planów na rundę. Tak naprawdę stoimy na, można powiedzieć, na dupach. Cały czas boimy się wychylać, walczyć z przeciwnikiem, podejmować ryzyko. No i furia biegała sobie po całej mapie, zdobywała kontrolę. No i nas po prostu kasowała z każdej strony, bo mieli kontrolę mapy po stronie tero. No bo wygrywając po 8 rund po stronie tero, ens na niuku. My wy wygrywamy potem po zmianie stron jedną rundę w po stronie CT, ale to już nie pierwszy raz. Enf, kiedy ma problem z CT, ale patrz, potem Miraży i dobrze to wyglądało, nie? Po CT. Nie, nie, powiem Ci tak, nie wyglądało to dobrze. Że 8-4 my... było, nie? No tak, było 8-4 tak na Mirażu, ale ja oglądałem ten mecz i tam mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz? Mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Gdyby Hades na przykład nie ugrał klacza tam 1 na 2 albo 1 na 3 no to ten wynik by nam uciekł totalnie. Wiesz, tam było dużo szczęścia. Naprawdę dużo szczęścia była, było po tej stronie CT, yy, więc no, ja uważam, że w ogóle ta strona i tak była średnio zagrana. Okay. Uważam, że słabo, no. a strona Tero, yy, zero rund na Mirażu, ale ja nie uważam, żeby to była wina Glejwa. Oglądaliśmy ten mecz z widzami i naprawdę indywidualnie słabo-sławek wyglądaliśmy w tym meczu po stronie Tero. W ogóle jakby jedna strona mapy nie dawała info na drugą, drugiej stronie mapy. To tak wyglądało, na przykład wychodzimy, jest jakiś fake na... wychodzimy A, tak? Splitujemy A na mirażu z łącznikiem. Kilar jest pod łącznikiem, próbuje wejść przez smoka. Tero na rampie zostało zatrzymane przez Palaka, przez Fleszę, przez Nade'y, nie mogli przejść, nie? Ale to wcześniej zostali zatrzymani. Cofnęli na rampę, tak jakby Klarowi i Glejowi na midzie nie powiedzieli, że takie coś się wydarzyło, żeby anulować plan, a Klar przez Smoke'a wchodzi, wiesz, myśli, że jest cały czas plan realizowany, nie? Bo Glej y był na midzie, tak jakby... Hmm, rozumiem, je... wiem, rozumiem. To jest duży problem w ENS. bo to tak jak wygląda, to ta runda pokazała jakby... Gdy nie ma Glejwa obok Polaków, tak, no to oni nie będą co zrobić ze sobą. Jakby nie było drugiej odpowiedzialnej osoby, co zrobić, żeby powiedzieć abort, nie robimy taktyki, nie damy rady wejść, cofamy, gramy default, wracamy do defaultu. Wiesz o co chodzi Sławek, tak nie? jakby trochę każdy był w swoim świecie, nie? Zawsze powinna być jeszcze jedna decyzyjna osoba na drugiej stronie mapy, która podejmie tą decyzję, że nie wchodzimy, abort, wtedy kylar by nie padł, Glej by nie padł. Wiesz o co chodzi, tam idzie, bo Bez... oni realizowali cały czas plan. Nie, no, do, dobrze że to wytłumaczyłeś, nie? Jakby rozumiem zarys. Ja powiem ci, że ja akurat komentowałem równolegle spotkanie do tego i oglądałem tylko skróty tego, tego meczu. Widziałem tam już wyniki 8-1. Widziałem tam, że zrobiło się z tego nawet 9-8 dla nich dla, dla rywala, dla Fury, więc no, ja muszę ci tutaj zaufać na, na słowo. No, jest to na pewno wiesz, takie troszkę, znaczy nawet nie troszkę, no dosyć mocno martwiące, że, że, że jest taki chaos, którego nie powinno być. No, bo jednak wiesz, no można oczekiwać, znaczy można nie oczekiwać od tego, że jakaś tam drużyna, jakiś tam zawodnik na pewnym etapie się nie pogubi, pogubi powiedzmy, no, ale tutaj to są już jednak, no jednak już gracze, doświadc gracze doświadczeni, przynajmniej jeśli chodzi o polską scenę. Umówmy się, graliśmy też na furie, gdzie grał z nimi jeszcze chłopak z Akademii, który też wiesz, rewelacji Aj, no nie grał. Słabo grał, słabo. Tak, grał bardzo. No, no, no więc powinny takie, no powinny takie mecze tym bardziej na słabą furię być wygrywane, nie. No ziewnij nie no. sobie, no ziewnij sobie, widzę. No że ja, nie... ja ziewam, wiesz, ja to o 7 rano przespać, spać, nie? Testowałem sobie monitorek, o też widzę wam powiem, kupiłem sobie OLEDA LG ES, więc no testuję. Zobaczymy jak będzie. Powiem wam widzowie, że na razie nie jestem zadowolony, bo teraz. Powiem, dobra Sławek, mogę powiedzieć sobie takie coś, nie? O no w tym monitorze sobie kupiłem, dałem za niego 4000 i powiem Wam tak. OLED Monitor. Czekaj, czekaj, mamy mieć współpracę z LG. <laughs> OLED Monitor, ale tu nie chodzi o no, no. współpracę wiesz, z LG. Ja po prostu swoje obiektywne y, y, zdanie powiem na ten temat, że telewizory, OLEDy czy LG, no to, to jest przepaść, nie? Na korzyść telewizorów. Bo no, ja myślę, że monitor będzie wyglądał podobnie, nie? tak jak telewizory OLEDy. A monitor no, wygląda o wiele gorzej. No. Wygląda gorzej. i Różnica no, między LEDem a OLEDem nie jest tak drastyczna, na jak, jaką jakoś się, się spodziewałem. No. Naprawdę. No, ja nie jestem na przykład zadowolony, no, bo jednak 4000 za monitor to jest bardzo dużo pieniędzy. I no, ten monitor powinien jeszcze kawę robić, tańczyć i śpiewać, no, jak dla mnie. Więc no, no. Dużo pieniędzy. 4K o, tak. na monitor, już bardzo dużo. Nie? To już taka powinna być topka, 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 i powinieneś no. Potestuję jeszcze go, zobaczę jeszcze z kilka dni, spróbuję go poustawiać, żeby to jeszcze trochę lepiej wyglądało. Bo płynność oczywiście nie ma ghostingu, to jest. To od razu zauważyłem. Wszedłem do CS-a, nie ma żadnego ghostingu. Rozmyć, jak szybko ruszasz myszką, szybko się obracasz, nie ma takiego efektu jakby rozmycia właśnie, w ogóle to nie występuje, no to jest naprawdę top. Płynność w ogóle 240 Hz, bo to jest 240 Hz, jest w ogóle o wiele lepsza niż na monitorach led 240 Hz, bo właśnie nie ma tego ghostingu i to też pomaga. To no, w tych aspektach naprawdę OLED, no... Daje egzamin, ale w jakości obrazu uważam, że nie ma takiej przepaści między LEDami, no, monitorami. No może jeszcze, zobaczyć, też, nie? No jeszcze tak, zobaczyć. Może się zobaczę, jeszcze potestuję, ale plus jest taki, że nie bolą oczy mnie od tego LED'a. No i ja jestem bardzo zadowolony z tego. Ja miałem zawsze trudny wybór monitoru, bo zazwyczaj mnie bolały oczy od większości monitorów. No ale na tym mnie nie bolą i to jest plus. Ale jeszcze potestuję go z tydzień, zobaczymy. A jak się nie spodoba, no to ląduje w sklepie, nie? Trzeba go oddać wtedy. Ale miejmy nadzieję, że ustawię go tak, że będę zadowolony. To taka, a wiecie, żeby wam powiedzieć, przed kupnem oled jeśli chcecie wydać na monitor 4-5 tysięcy, nie? Że nie ma takiej różnicy. Jeśli macie dobry monitor 1440p, 27 cali, tam 32 cale, jakiś 4K, to w oled uważam, że na ten moment w monitor. Nie opłata się wchodzić. Okej, okay, okej. Okay. Dostaliśmy tutaj poradę. Hyper radzi, hyper komentuje, hyper <noise> e, robi wszystko. E, po, powiedz mi, e, jakby już wracając do, do tej sytuacji Zens, może zostawmy już to spotkanie po prostu, jakby no, ta proliga była była taka przesiąknięta falą dobrych i złych emocji, bo po tym meczu z Monte, po tym meczu, okej, okay, z Batmus Kangarus, ale wygranym, powiedzmy, na tych, te, te dwie mapy, które zostały przez Zens wygrane w tym spotkaniu, zostały wygrane pewnie, potem dobry występ Zens, nawet powrót na Vertigo. No, liczyliśmy, że coś może w tą dobrą stronę ruszy, ale tak się niestety nie stało i teraz po turnieju stricte pojawia się informacja, jak jakiś przeciek, który niby był na Telegramie, że na 99% minus dycha Zens. I, ja i... wiem, czy na 19% słuchajcie. Na na... Ja, cy, ja cytuję, nie? Tak było Ja, napisane ja, ja i... wiem, wiem, właśnie, ale żeby też nie wierzyć w takie plotki, co tam y, są, bo to oczywiście jest plotka, nie? A czy jest tam jakaś prawda? Nie wiadomo. Uważam, że ENS dogra ten tur, y, te dwa turnieje, które ma Jalle tak, i ma Yonko Pink, dogra w tym składzie do przerwy na pewno. Do przerwy wakacyjnej, która odbywa się w. W połowie czerwca, tak? W drugiej połowie czerwca uważam, że nie ma co na ten moment zmieniać, ponieważ nawet zawodnicy się nie dotrą, nie sprawdzą. Będzie ta przerwa, właśnie. Ona też może rozbić tych nowych zawodników. Co miesiąc pograją i przerwa miesiąc no nie ma no tak, sensu. Ba, tak, tak nie ma robić, sensu. Nie? Uważam, że nie ma sensu tego robić, nie? Uważam, że jeszcze można trochę popracować z chłopakami. Może odrodzą się, jak grali na początku. Może wiedzą co źle robią, wydaje mi się, Kuben nawet jak był vlog, to mówisz, ENS, że jak go grać Tak, no. właśnie to co ja mówiłem, trzeba grać agresywnie, podejmować te ryzyko. Bo to nie jest wina Glejwa, to nie jest wina Kubena możliwe, bo tak jak Kuben mówił w tym vlogu, no wydaje mi się, że oni po prostu się mocno stresują, wiesz? Bardzo nie, na mocno. to pewno, widać na po bank. nich stres. Po prostu widać po nich stres. Tak, nie jak grają. Ja, ja się zgadzam, nie. Znaczy i... wiesz, no, Dycha zagrał lepiej na przykład. To on był wcześniej tym większym problemem, jeśli chodzi o same wygrywanie dueli i, i to, że NS grało niektóre mapy w czwórkę. No tak tutaj już był ten rating 0,99. Wiadomo, to nie jest rewelacja, to nie jest ten Dycha, do którego przyzwyczaił nas y, półtorej roku temu, gdzie robił rating 1,10, 1,12, ale wiesz, było lepiej. Więc mi się też wydaje, że to jeszcze nie jest ten czas, tym bardziej, że jakiś tam przebłysk był dobrej gry. Umówmy się, na Montę jakby po zmianach, w przebudowie na Batnię z Kangaroos, ale coś się już wydarzyło tego lepszego, nie? Więc jak myślę, jak jeszcze są na tym najbliższym horyzoncie, co też nie, nie, niedawno wyszło tak naprawdę ten, ten turniej, IALA jest to Jonko PING, no to mam wrażenie, że jeszcze powinni spróbować zagrać ten turniej, nie? Ja no jasne, ogólnie też ludzie mówili, że Monte, no wygrałem na Monte słabo dużynę, ale zobaczcie, Walczyli Monte nie jest słabo drużyną, oni z Face przegrali na własne życzenie. Oni przegrali taką rundę na Mirażu przy wyniku chyba 9-9, coś takiego, czy 8-8, już nie pamiętam dokładnie. Eko, przegrali Eko po prostu, nie? Gdyby wygrali te Eko, możliwe, że Monte by odesłało fejsy z ESR Pro League, nie? No fejsy, no... które by później, wczoraj ograło Nawi, nie? Tak, ograło Nawi 2-0. Nie było większych problemów na niuku, do 5, na Mirażu. No, podogrywce na piku nawi, ale nawi bardzo mocno jest na Mirażu, ciężko się na nich gra. Więc no, uważam, że jeśli my potrafimy ograć montę, i to tak naprawdę łatwo ograliśmy tę monte, nie? Nie było jakichś tam większych problemów. No to coś tam jest, no. Chłopacy potrafią grać. Dlatego uważam, że jeszcze dać im ten miesiąc, półtora do przerwy, żeby. Kubem jeszcze spróbował razem z Gla'em wyciągnąć, tak, z tego bagna chłopaków, no. No powiem ci, że ja byłem zdziwiony, jak się właśnie pojawiła taka szybka informacja o tym minus dycha, o tym przecieku. Myślę, kurczę, no chłopak zagrał lepszy teraz ten turniej. Jakby wartości swojej, że kiedyś potrafił, jakby jeszcze niedawno kiedyś potrafił, nie musi za bardzo udowadniać, że to trzeba dać mu jeszcze trochę czasu. No myślę, że też by było głupie. Gdyby, tak mi się wydaje, że byłoby to trochę głupie, jakby teraz po już lepszym turnieju oddychy nagle pojawia się ta zmiana. Tym bardziej, że dycha ten kontrakt ma jednak długi i wiadomo, że to wszystko też zależy od kontraktów. No, ale prawdopodobnie jeśli teraz ENS chciałoby dychę zmieniać, to on wylądowałby na ławce. okej, okay, zarabiałby tam trochę mniej, ale i tak kasę trzeba byłoby mu dawać. Więc jeśli już poszedł w stronę lepszego performanceu, no to mam wrażenie, że jeśli jeszcze powinien dostać te, 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 te szanse na, na, na tych następnych turniejach. Dlatego się zdziwiłem, byłem w szoku. No, ja też to kibicuję mega. Nie, no pewno, kibicujemy Polakom po prostu. Kibicujemy Polakom, jeśli y, mają problemy, to też mówimy o nich, no ale oczywiście kibicujemy. No nie będziemy cały czas słodzić. Ja nie jestem człowiekiem, który cały czas słodzi, jeśli widzę problem, to mówię o nim, ale oczywiście cały czas w dalszym ciągu kibicuję. Nie, no tak, no tak. Czy, czy ja, ja, no dobra, no ja staram się być przy tym podcaście trochę bardziej e, obiektywny, e, e, e. bo wiesz, że ja jestem. Dobry hype manem. i zwyklna, taki. Tak, dobra, dobry rozumiem, i zwyklna, troszkę rozumiem, tak jest, rozumiem, rozumiem. troszkę, troszkę tak jest, no. Więc ja tak myślę, czy jeszcze o czymś rozmawiać? Nie, no nie tak krótko. Chyba, no. Krótko, tak, krótko, godzinę ponad, nie, krótko. godzinę no ponad. Tak. Jeszcze jest teoretycznie temat enterprise, ale może już tego nie tykajmy, ale, bo ale dużo jeszcze jest wątków. Nie tykajmy, tak, bo tam ogólnie jeszcze oficjalnie niby nic nie ma, że to odchodzi, więc na razie niech może tam będzie więcej zmian, nie wiemy, więc na razie. Chcemy też troszkę informacji zerwać i się może czegoś dowiedzieć na ten temat, nie? Tak, no to myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeszcze tylko przypomnimy Wam, że cały czas na kanale Hypera trwają rozgrywki Logitech G Pro Cup, gdzie walczy drużyna Izaka, gdzie walczy drużyna Saja, gdzie walczy drużyna Pago i walczy drużyna no, Rybsona. Rybsona. to już tak. Tak, no, no już wracają do Lola. Tak, tak już wracają, wracają do, Lola. do Lola do grania ale będzie wielki finał z tego, co dostajemy informacje, takie no na ten moment w poniedziałek, więc zapraszamy Was w poniedziałek najbliższy na transmisję do Hypera, bo wtedy będziemy mogli zobaczyć rozstrzygnięcie tego turnieju, a no teraz życzymy Wam udanego czwartku, udanego weekendu no i do zobaczenia znowu pewnie w przyszłym tygodniu. No, tak, w przyszłym tygodniu, może szybciej się uda coś nagrać. co lepiej jeśli nie będą, obiecywać. Będą, no tak, ale mówię, jeśli będą jakieś tematy, to oczywiście... Spróbujemy nagrać to szybciej. Ale Jasne. jak na razie troszkę nie ma, już te, wyczerpaliśmy te tematy, co teraz są, ale też spróbujemy nagrać coś ciekawego. Jasne, więc żegnamy się z Wami, pozdrawiam bardzo tak. serdecznie. Cześć, cześć. Na się, razie, mameczka. cześć. Trzymajcie się.